Cześć, witajcie w kolejnym odcinku, który tym razem wyjątkowo poprowadzę ja i zapraszam też na mój kanał A to ciekawe. A tutaj przedstawię Wam 10 kłamstw w reklamach. 10. Danone. Międzynarodowe przedsiębiorstwo spożywcze z siedzibą w Paryżu zajmujące się produkcją przede wszystkim produktów mlecznych. Działalność w Polsce Danone rozpoczął w 1990 roku, na początku jedynie importując produkty spożywcze. Swoje produkty w Stanach Zjednoczonych koncern Danone promował twierdzeniem, że bakterie zawarte w ich produktach wspomagają regularne funkcjonowanie przewodu pokarmowego, a napój Dan Active podnosi odporność organizmu. Gdy prawdziwość tych treści zanegowała Federalna Komisja Handlu, firma zgodziła się wypłacić 21 milionów dolarów za wprowadzenie konsumentów w błąd. 9. Red Bull. Napój energetyzujący produkowany przez firmę o tej samej nazwie. Red Bull był lub ciągle jest zabroniony w sprzedaży w Danii, Norwegii, Urugwaju oraz Islandii z powodu wysokiej zawartości tauryny i kofeiny. W krajach tych sprzedaż została ograniczona do aptek. Sprawa z czerwonym bykiem jest dość zabawna, ponieważ Benjamin Carriders złożył pozew, ponieważ jak tłumaczył, pije napój energetyczny od ponad 10 lat, a nie poprawił on jego koncentracji czy szybkości reakcji, co obiecywały oczywiście reklamy. Koncern poszedł więc na ugodę i jeżeli skąd zgodzi się na odszkodowanie, to austriacki producent wpłaci 13 milionów dolarów na specjalny fundusz, z którego osoby wprowadzone w błąd przez reklamę będą otrzymywać pieniądze. 8. Bank Zachodni WBK. Bank kreował swój wizerunek m.in. za pomocą kampanii reklamowych, w których pojawiały się międzynarodowe gwiazdy. Wystąpili w nich John Cleese, komik Danny DeVito, selekcjoner reprezentacji Polski w piłce nożnej Leo Benhaker oraz francuski aktor Gérard Depardieu, aktor filmowy Antonio Banderas, a także Chuck Norris oraz były brytyjski piłkarz Pele. Chodzi o reklamę konta 24 Prestige. BZWBK twierdził w reklamie, że klient, który wybierze to konto, nie będzie płacił za przelewy w placówkach i przez internet. Okazało się jednak, że o ile przelewy w oddziałach rzeczywiście były bezpłatne, o tyle w internecie bez opłat można było wykonać tylko 5 transakcji. Bank Zachodni WBK został ukarany przez sąd za kłamstwo reklamowe. 7. 4Life Direct. Pośrednik ubezpieczeniowy specjalizujący się w sprzedaży ubezpieczeń za życie w systemie Direct. W roku 2009 grupa 4Life Direct rozpoczęła swoją działalność w Europie i jest reprezentowana w Polsce, na Węgrzech, w Czechach, Słowacji i w Wielkiej Brytanii. Reklamy ubezpieczenia na życie Moi Bliscy wprowadzały klientów w błąd. Takie stanowisko Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów podtrzymał sąd. Spółka nie zamieszczała w materiałach reklamowych informacji o tym, że w razie śmierci ubezpieczonego z innych powodów niż wskutek nieszczęśliwego wypadku, w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy, wypłata świadczenia ubezpieczeniowego ogranicza się jedynie do zwrotów płaconych składek. 6. Lexus. Marka luksusowych samochodów osobowych należąca do japońskiego koncernu motoryzacyjnego Toyota Motor Corporation. Założona w 1989 roku. Na początku 2019 roku Lexus osiągnął łączną sprzedaż 10 milionów samochodów. Sprawa tyczy się francuskiej reklamy tego samochodu. Wprawdzie prezentowany samochód jest pojazdem hybrydowym, więc zanieczyszcza środowisko naturalne w mniejszym stopniu niż inne modele, jednak żaden samochód nie jest na tyle czysty, by można było użyć stwierdzenia, iż nie zmienia naszej planety. Jak to jest powiedziane w komunikacie marketingowym. 5. Honda. Japońskie przedsiębiorstwo branży motoryzacyjnej produkujące samochody, motocykle, skutery, samoloty, silniki, roboty oraz różnego rodzaju maszyny. Największy na świecie producent silników. Reklama SUVa firmy Honda sugeruje, że zakup dużego samochodu z napędem na 4 koła będzie krokiem korzystnym dla środowiska, mimo wysokiej emisji dwutlenku węgla wynoszącej 177 gramów na kilometr. 4. Enea. Polskie przedsiębiorstwo branży energetycznej z siedzibą w Poznaniu. Komisja uznała, że layouty promujące firmę Enea pod hasłami potęga wiatru, siła wody, czysta energia,
czysty biznes, wprowadzały odbiorców w błąd. Komisja uznała, że te elementy przekazu reklamowego wprost informują o rzekomej przyjazności dla środowiska firmy Enea, robieniu czystego biznesu na czystej energii, która produkowana jest z wiatru i wody. Tymczasem według informacji z serwisu internetowego firmy tylko 5% dostarczanej przez nią energii zapewniają nośniki odnawialne. 3. Lidl. Niemiecka sieć sklepów dyskontowych działająca w 26 państwach europejskich. 3 października 2013 roku polska sieć sklepów Lidl otworzyła swój 500. obiekt. 20 stycznia 2012 roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował raport dotyczący produktów oferowanych pod własną marką sieci handlowych. W lutym urząd wszczął postępowanie, w ramach którego analizowano treść i formę komunikatów reklamowych rozpowszechnianych przez sieć dyskontów. W jego wyniku stwierdzono, że kampania reklamowa spółki Lidl wprowadzała konsumentów w błąd. W opinii urzędu informacja dotycząca najlepszego wyniku uzyskanego przez sieć dyskontów była nieprawdziwa. Spółka nierzetelnie podstawiła wyniki raportu z kontroli administracyjnej. 2. Huawei. Korporacja międzynarodowa założona w 1987 roku w Chinach. Od roku 2012 jest największym na świecie producentem urządzeń telekomunikacyjnych. W najnowszej reklamie smartfonów Nova 3 i 3i, emitowanej w Egipcie, pozy modeli sugerują, że wszystkie zdjęcia były zrobione aparatem w telefonie. Jednak światło dzienne ujrzała również scena z kulis kręcenia tej reklamy. Na zdjęciu opublikowanym przez aktorkę, która brała udział w reklamie, widać, że zdjęcie zostało zrobione lustrzanką, a nie telefonem. W dodatku model udaje, że w pustej, wyciągniętej ręce trzyma smartfon. Huawei broni się tym, że pokazuje przykładowe zdjęcia, które nie muszą pochodzić ze smartfona. Federalna Komisja Handlu ukarała Skechers, czyli firmę produkującą obuwie sportowe, karą 40 milionów dolarów za przekłamania w reklamie wytwarzanych produktów. Uzasadnili decyzję, oświadczając, że producent w znacznym stopniu wyolbrzymił wpływ produkowanego obuwia na kobiecą figurę. Noszenie butów z kolekcji Shape Ups, Toners i Tone Ups miało w efektywny sposób pomóc w zgubieniu zbędnych kilogramów i wyrzeźbieniu zgrabnej sylwetki. Przez ostatnie 3 lata Skechers używało wizerunku celebrytek do reklamowania produktu, który rząd amerykański uznał za niedziałający. Teraz na mocy wydanego oszczenia osoby, które w przeciągu 3 lat zakupiły obuwie marki Skechers, mogą żądać zwrotu pieniędzy. To już prawie koniec w dzisiejszym odcinku, bo jeszcze dorzucam Wam kilka śmiesznych produktów, które nie do końca są zgodne ze swoim opisem. Także zachęcam Was do obejrzenia. Koniecznie zostawcie łapki w górę i subskrypcję. No i oczywiście nie zapomnijcie wpaść na mój kanał, zobaczyć co tam się dzieje i zaobserwować go, abyście byli na bieżąco, jeśli Wam się spodoba. Cześć!